coaching jest stosunkowo młodą aktywnością rozwojową na rynku polskim. Istnieje wiele odmian coachingu w zależności od celów, do jakich jest dedykowana. Najpopularniejszą formą coachingu jest coaching biznesowy. Coaching jest aktywnością, dzięki której osoba coachowana, klient coacha, odkrywa nowe sposoby realizacji swoich własnych celów. Cele są podstawą pracy coachingowej. Mogą to być cele krótkoterminowe lub długoterminowe. Cele coachowanego mogą dotyczyć również bardzo wielu obszarów. Mogą dotyczyć rozwoju konkretnych umiejętności czy kompetencji z jednej strony, z drugiej strony mogą dotyczyć realizacji konkretnych projektów biznesowych. Równie nową metodą rozwoju na rynku polskim jest mentoring. Mentoring to proces, w którym osoba posiadająca bardzo dużą wiedzę, bardzo duże kompetencje, będąca ekspertem w danej dziedzinie, dzieli się z inną osobą swoją wiedzą i doświadczeniem. Mentor to osoba posiadająca bardzo głęboką wiedzę w danej dziedzinie. Wiedza mentora bardzo często wynika z wieloletniego doświadczenia lub bardzo bogatej ekspertyzy zdobytej w toku wieloletniej edukacji. Bardzo często z punktu widzenia organizacji wiedza ta jest o tyle cenna, że nie jest ona nigdzie zapisywana. Pozostaje ona w głowie poszczególnych ludzi, ludzi, którzy mogą pełnić rolę mentorów. Coaching i mentoring bardzo często mylone są między sobą. Natomiast istnieją dwie podstawowe różnice między tymi procesami. Pierwsza z nich dotyczy celów, jakie są stawiane przed procesem. Druga dotyczy formy, w jakiej jest on realizowany. W coachingu mamy do czynienia z bardzo jasno zdefiniowanymi celami. I w zasadzie cała praca coacha z coachowanym skupia się na realizacji tych celów i pracy wokół tych celów. Natomiast w przypadku mentoringu cele te są bardzo ogólnie zdefiniowane, a istotą tego procesu jest przede wszystkim przekaz wiedzy i jak najlepszy rozwój umiejętności czy wiedzy w danej dziedzinie. Jeżeli chodzi o formę, mentoring dopuszcza w swojej treści korzystanie z innych metod rozwojowych, takich jak coaching, czy takich jak porady konsultanckie. W czystym rozumieniu coaching nie zakłada stosowania innej formy rozwoju. Coach powinien się skupić głównie na zadawaniu pytań coachowanego, który dzięki temu odkrywa nowe możliwości realizacji celów.